Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie Drawińskiego Parku Narodowego. Drawiński Park Narodowy i gminę Drawsko-Pomorskie łączy przede wszystkim rzeka Drawa, którą widzimy za nami. Rzeka Drawa łączy nasze dwa przyrodnicze obszary. Gmina Drawsko-Pomorskie zorganizowała konkurs w zakresie poszukiwania pomników przyrody. Pomnik przyrody jest to taka najmniejsza forma ochrony przyrody, jedna z 10 w naszym kraju, którą można spotkać najczęściej. Na terenie naszego województwa mamy około 3000 pomników przyrody, a w całym kraju ponad 36 tysięcy. Te liczby mówią o tym, że na naszym terenie, na terenie województwa zachodniopomorskiego, naprawdę dużo jest elementów związanych z ochroną przyrody, tak ważnych dla przyrody. Dlatego, proszę Państwa, uważam, że warto szukać ciągle nowych obiektów po to, abyście mieli szansę wyjść naprzeciw przyrodzie, wyjść, poznać tą przyrodę z bliska, zobaczyć, sami jej poszukać. Myślę, że biorąc udział w konkursie zorganizowanym przez gminę Drawsko, będziecie Państwo mieli okazję być z tą przyrodą na co dzień, mieć możliwość jej poznania z bliska, zobaczenia, a jednocześnie doznać satysfakcji znalezienia niepowtarzalnego obiektu, jakim może być ten pomnik przyrody, który Wy właśnie znajdziecie.